Tak, to była 10. edycja tego turnieju, a więc już długa tradycja, 10 lat. Można powiedzieć, że w pewnym sensie kierujemy się tutaj i rutyną, ale staramy się, by każde kolejne zawody miały jednak niepowtarzalny charakter. Jest to dzięki właśnie tej atmosferze. Przychodzą ludzie, znajomi, nieznajomi, którzy gdzieś usłyszeli o naszej imprezie. Plakaty były w warszawskim metrze, na ulicach Warszawy. No ta impreza już, można powiedzieć, na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych Warszawy, a zwłaszcza imprez rozgrywanych 11 listopada, bo to jest właśnie cechą tego turnieju, że zawody te organizujemy zawsze w Dzień Niepodległości 11 listopada i one są jakby dla uczczenia tej wspaniałej rocznicy. Proszę powiedzieć, ilu zawodników brało udział w tym turnieju? Ile drużyn? No tym razem 64 zawodników, 16 drużyn. Zawody z roku na rok mają coraz większą klientelę, coraz więcej uczestników startuje i także tych osób towarzyszących, właśnie jak mówię, kibiców tutaj spośród środowiska AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, ale także szermierzy, którzy wiedzą o tej imprezie. Zresztą ta impreza znana jest właśnie z tego powodu, że startują w niej zarówno szermierze niepełnosprawni, ci na wózkach poruszający się, jak i pełnosprawni. Zresztą ta walka pomiędzy jednymi i drugimi jest możliwa dzięki prostej zasadzie, mianowicie wszystkie walki dla wyrównania szans odbywają się na tych platformach szermierczych na wózkach i wtedy szanse są wyrównane. Bardzo często, jak się tu okazało, wygrywają zawodnicy niepełnosprawni, ale po prostu wygrywają po prostu lepsi, tak to można powiedzieć. Nie decyduje w związku z tym niepełnosprawność ani sprawność, tylko decyduje po prostu kunszt szermierczy. No właśnie, proszę powiedzieć trochę o zaciętości tych walk. Tutaj było dużo zaciętych walk, zaciętych pojedynków. Widać, że zawodnicy biorą udział jakby całym sercem w turnieju. Nie odpuszczają. No to jest oczywiście sport walki, szermierka, no jasne, jak już się przychodzi, to przede wszystkim my te zawody traktujemy bardzo poważnie. Z jednej strony one oczywiście mają taki wydźwięk jeszcze, taką wartość dodaną, to znaczy towarzyszą temu legionowe piosenki, solidarnościowe piosenki, jest ten taki aspekt patriotyczno-historyczny, ale i aspekt ten odświętności, ale oczywiście jest to przede wszystkim sport, także są poważne nagrody, no także nagroda finansowa za pierwsze miejsce, jak tutaj wszyscy widzieli, więc to wszystko powoduje, że adrenalina podnosi się i wszyscy podchodzą do tego bardzo poważnie, każdy chce wygrać. Tutaj były spory, oni te drużyny musiały się odpowiednio dobrać. Myśmy zresztą specjalnie pewne zasady wprowadzili takie, żeby niekoniecznie te drużyny były składające się z trzech bardzo silnych zawodników. Wyłoniliśmy specjalnie taką grupę Masters i taki regulamin mówił, iż tylko dwóch zawodników z tej grupy Masters, takich naprawdę czołowych zawodników, może być w tej jednej drużynie. Muszą sobie oni wziąć jeszcze zawodnika słabszego i w tym właśnie przewija się i ujawnia ta idea tej integracji, tej takiej równości szans, prawda? Coś, co być może na Mistrzostwach Świata, czy na jakichś innych zawodach, Mistrzostwach Polski, no nie jest możliwe, bo jednak no, tam już po prostu nie ma sentymentów, a tutaj właśnie poza tym elementem sportowym jeszcze chodzi o to, żeby także ci słabsi mieli możliwość uczestniczenia chociażby w tej lepszej drużynie poprzez swojego chociażby jednego reprezentanta. W związku z tym te drużyny były bardzo wyrównane, poziom w związku z tym był też wysoki, no i emocje bardzo duże, bo po prostu prawie większość meczy kończyła się właśnie takim wynikiem bardzo wyrównanym, prawda? Kilkoma trafieniami zawodnicy wygrywali. Towarzyszyły temu okrzyki, zachęty, oklaski, no emocje, no wszystko to, co jest właśnie pięknem zawodów sportowych. No. Czyli cała ta idea sprawdza się bardzo dobrze w tych warunkach, tak powiem. No ja myślę, że marszałek Piłsudski byłby z nas dumny, byłby z nas zadowolony. On zresztą, ten, który zakładał Akademię Wychowania Fizycznego, on zresztą mówił, że dla niego jest ważne, on nawet używał takiego terminu sportowanie się. Nie używał po prostu trening, nie używał terminu sport, ale sportowanie się. Dla niego było ważne, żeby ludzie się po prostu sportowali. To znaczy właśnie z jednej strony przywiązywali wielką wagę do kultury fizycznej, do tężyzny fizycznej, ale też
też, no, żeby nie traktować tego jako coś absolutnie najważniejszego. Tężyzna fizyczna, sport miały służyć przede wszystkim, no, zdrowiu, nie wiem, hartowi ducha, także mi się wydaje, że tutaj tą ideę marszałka kultywujemy. No przede wszystkim kultywujemy także w ten sposób, dziś mamy czas pokoju, prawda, czas demokracji, czas wolności, ta niepodległość kwitnie, można powiedzieć, tak przynajmniej my tutaj uważamy. I w ten sposób chcielibyśmy uczcić tę rocznicę, no niekoniecznie, znaczy w pozytywny po prostu sposób, taki, żeby pokazać, że my umiemy robić sport, organizować fajne zawody, tworzyć doskonałą atmosferę i uważam, że patriotyzm dzisiaj właśnie w ten sposób się powinien ujawniać, żeby każdy z nas robił to, co robi najlepiej i właśnie tego dnia starał się to pokazać. A oczywiście codzienną pracą również to pokazywał, ale właśnie w dniu święta w jakiś taki symboliczny sposób na piedestał ten swój kunszt zawodowy wynosił i to niniejszym czynimy.